Pięknie. Pięknie, brawo Piotra. Dzień dobry. Szczęść Boże. Jedna orkiestra, najbliższa, prawda? W kościele. Najbliższa. Nie będzie to kolejna. Mamy pierwszą orkiestrę, która idzie. I proszę Państwa, czekamy na wejście w Ława w Górze, zejście ze skarpy. Wielkie brawa dla gospodarzy, od tych, którzy są na stadionie. I proszę Państwa, jeszcze raz gromkie brawa dla naszego jubilata. 90 lat, ale ładnie się trzymają dziewczyny.
Proszę Państwa, już za chwilę, ponieważ orkiestr idą odstępa przynajmniej 3 minutowym przedem. Nie przeszkadzamy sobie w marszu. Słyszymy dźwięki kolejnej, jak widzę, to chyba będzie orkiestra zakarki. Orkiestra Lutnia z Warszyna chodzi już na pierwszy zakończenie. Proszę Państwa, pięknie przystrojone grzyby końskie, już nawet widoczne są, jak ktoś by się podniósł tutaj w narożniku, tam na tym wzniesieniu, ale no niestety tutaj organizacyjnie nie da, no nie uda nam się wjechać na stadion ze względów bezpieczeństwa i troszkę małego miejsca do manewru, ale piękne jest. Piękny widok. Ci, którzy teraz mogą widzieć to tam na skarpie, naprawdę mają to podziwiać. Nawet w tym momencie to pewnie wyglądało jako strażacki, ale pięknie wyczekane pilotusze grup polskich. Wspaniale utrzymane armaty. Thank you.
dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Szanowni drodzy Państwo, 11. impreza z kolei, ale jak pewnie większość z Państwa wie, w zupełnie nowej formule, bo formule dwudniowej. Powiem, dlaczego tak się dzieje. Taka formuła z jednej strony pozwala nam pozyskiwać pieniądze unijne na tą właśnie imprezę i to jest bardzo ważne, a poza tym w ten sposób możemy zaprezentować szerszą ofertę dla słuchaczy, dla mieszkańców, dla gości, którzy przyjdą na imprezę, bo nie ulega wątpliwości, że w ciągu dwóch dni ta oferta jest znacznie szersza. Przewinie się w ciągu tych dwóch dni naprawdę wiele świetnych zespołów przez deski tej sceny. Drodzy Państwo, na naszą imprezę pod nazwą Święto Muzyki w podtytule 11. Międzypowiatowy Festiwal Orkiestr Dętych Polichna 2013. Jak zwykle przybyło wielu znamienitych, zacnych gości, dlatego teraz pozwolę sobie wszystkich powitać. Jest wśród nas, proszę Państwa, przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego, to jest przewodniczący Komisji Edukacji Sejmiku Samorządowego Województwa Lubelskiego, pan Henryk Dudziak. Witamy serdecznie. Mamy przedstawicieli powiatu. Wśród przedstawicieli powiatu dotarł do nas członek zarządu. Już zrobiłem pana, panie Stefanie, przewodniczącym trochę za wcześnie. Członek zarządu powiatu kraśnickiego, pan Stefan Stachula. Witamy serdecznie. Pan Stefan Stachula, drodzy Państwo, jest wielkim miłośnikiem i admiratorem Orkiestr Dętych i zawsze jest z nami tutaj na tej imprezie. Jest również sekretarz starostwa powiatowego w Kraśniku, pan Jerzy Podgórski wraz z małżonką. Witamy. Wśród gości, proszę Państwa, jest radny Rady Powiatu w Kraśniku, nasz ziomek z terenu gminy Szastarka, pan Bogdan Zuń. Witamy. Są również służby mundurowe, powiatowe, tym razem wyjątkowo bez mundurów. Witam serdecznie komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Kraśniku, pana Artura Bisa. Witam serdecznie komendanta Państwowej Policji, Powiatowej Policji w Kraśniku, pana Wojciecha Czaple. I dociera do nas w ostatniej chwili wójt gminy Wilkołaz, pan Andrzej Łysakowski. Witamy. Nawiasem mówiąc, proszę Państwa, jest to jedyne usprawiedliwienie, jedyny wójt, który spóźnił się do kościoła, bo przyjechał bryczką z Wilkołaza, także można to zrozumieć. Witam serdecznie sekretarza gminy Szastarka, panią Honoratę Siek. Przepraszam, ale jeszcze po drodze mała pomyłka, przeoczenie. Witam bardzo serdecznie przewodniczącego Rady Miasta w Kraśniku i zarazem kierownika, zastępcę kierownika Powiatowego Urzędu Pracy, pana Zbigniewa Marcinkowskiego z małżonką. Witam przewodniczącego Rady Gminy, pana Artura Jaskowskiego wraz z całą Radą Gminy. Witam serdecznie panie dyrektorki z Polichny, które przygotowały smaczny poczęstunek, ale o tym będzie później, panią dyrektor Jadwigę Spryszak i panią dyrektor Joannę Bigos. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że pogoda nam dopisze, to jest najważniejsze, dlatego też wszystkim gościom, wszystkim uczestnikom dzisiejszej imprezy życzę udanego spotkania, życzę przyjemnego pobytu na tym obiekcie, czyli na boisku w Polichnie. Dziękuję Państwu za uwagę. Brawa dla pana wójta. I zanim zaczniemy prezentację jurorów oraz rozpocznie się konkurs, już jedna z orkiestr jest gotowa. Ja teraz pragnę powiedzieć, że jeżeli ktoś z gości zaproszonych chciałby zabrać głos, serdecznie zapraszamy na estradę.
Widzę, że jako pierwszy idzie przedstawiciel sejmiku, radny sejmiku województwa lubelskiego, reprezentujący marszałka województwa lubelskiego Krzysztofa Hetmana, pod którego patronatem honorowym jest nasza impreza. Panie Henryku, oddaję panu głos. Szanowny panie wójcie, szanowni państwo. Muzyka budzi w sercach pragnienie wielkich czynów, mawiał starożytny mędrzec Pitagoras. Te wielce w swej treści brzemienne słowa aż po dzień dzisiejszy nic nie tracą na swej nieprzemieniającej wartości, wręcz zyskują nową jakość. Wszak muzyka to cudowny lek na wszelkie zło. Leczy duszę, koi rany, pobudza i uspokaja. Motywuje i inspiruje. Jest źródłem natchnienia i weny twórczej. Pozwala tworzyć wielkie dzieła ku potomnym. Niechaj zatem dzisiejsze kolejne święto muzyki dopisze nowe karty kulturalnej historii waszej małej ojczyzny. Da ogromną satysfakcję artystom, a gospodarzom powód do wielkiej dumy. Serdecznie zatem wszystkim organizatorom gratuluję, a w imieniu pana marszałka województwa lubelskiego, który z uwagi na ważne obowiązki inne nie mógł uczestniczyć osobiście, pragnę przekazać stosowny adres. Pan Tomasz Mularczyk, wójt gminy Szastarka. Szanowny panie wójcie, serdecznie dziękuję za zaproszenie na Święto Muzyki, 11. Międzypowiatowy Festiwal Orkiestr Dętych w Polychnie. Wyrazy uznania i gratulacje kieruję do organizatorów. Dziękuję państwu za piękne dzieło powszechniania dokonań artystycznych orkiestr dętych oraz promowanie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa lubelskiego. Szczególnie ciepłe słowa przekazuję głównym bohaterom dzisiejszej gali, członkom orkiestr dętych, którzy zechcieli zaprezentować swoje umiejętności publiczności w Polichnie. Życzę państwu udanych występów, wiele sukcesów, uznania publiczności, a przede wszystkim satysfakcji płynącej z realizowania swoich artystycznych pasji. Organizatorom jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Wierzę, że sukces 11. odsłony muzycznego święta w Polichnie będzie motywacją do realizacji kolejnych wartościowych wydarzeń kulturalnych. Wszystkim uczestnikom Święta Muzyki 11. Międzypowiatowego Festiwalu Orkiestr Dętych życzę niezapomnianych, miłych wrażeń. Z wyrazami szacunku, Krzysztof Hetman, marszałek województwa lubelskiego. A ja proszę przedstawicieli starostwa powiatowego w Kraśniku w postaci sekretarza Jerzego Podgórskiego i Stefana Stachuli, członka zarządu Rady Powiatu Kraśnickiego. Panie wójcie, szanowni państwo, mam delegację od kapituły medalu starosty Kraśnickiego dla orkiestry dętej w Polichnie. Szanowni państwo, 90 lat, no to już kawał spory czasu, 3 pokolenia Polaków wychowało się i wychowuje się dalej w kulturze, żeby uświetniać, jak słyszeliśmy na homilii księdza proboszcza w Polichnie, na pewno przysparza to wiele radości i chwały dla tej miejscowości, bo przecież ci ludzie, którzy się zajmują graniem, wywodzą się z tej miejscowości. Wielkie brawa. Brawa też dla tych, którzy zajęli się organizacją takiego święta. Dla pana Dudka, wójta, który zorganizował tą imprezę, która cieszy się dużym powodzeniem i coraz bardziej się rozrasta. Mularczyk zaraz będzie, panie sekretarzu. Był Ryszard Dudek, był pierwszym, który zakładał to, a teraz kontynuuje pan tutaj Tomasz Mularczyk. Wielkie brawa dla niego, panie wójcie, że chce się tym zajmować, że impreza się rozrasta i daj Boże, oby jak najwięcej tutaj ściągało się ludzi, turystów, wszystkich, którzy mogą obejrzeć naszą piękną ziemię kraśnicką i gminę Szastarkę. Poprosiłbym tutaj pana kapelmajstra, żebym mógł mu wręczyć taki medal.
Proszę Stanisława Szymaniaka z przedstawicielką orkiestry Justyną na estradę. Panie Stanisławie, zapraszamy. Bardzo proszę. Medal starosty dla orkiestry dętej Gminnego Centrum Kultury w Polichnie za zasługi dla powiatu kraśnickiego, podpisany starosta kraśnicki Tadeusz Wojtak. Kraśnik, dat 21 lipca 2013 rok. Proszę Państwa, wielkie brawa, wielkie. Zacny jubileusz, a jego obchody, dzisiejsze apogeum to będzie koncert po przesłuchaniach festiwalowych. Ja przepraszam, że tak na części, ale tu jeszcze słyszeliśmy o Bigosie. Zapomniałem o swoim koledze Mietku Bigosie. Ja często tu bywam i zawsze mnie tym Bigosem częstuję. Mieciu, kochany przyjacielu, ty jesteś podstawą tego konkursu tutaj, bo bez ciebie co by się działo? Każdy dobrze wspomina, co tu przygotowujesz. Dziękuję bardzo. Jeszcze może nie koniec wręczania, gdyż starosta kraśnicki, pan Tadeusz Wojtak, wystosował okolicznościowy adres z okazji jubileuszu orkiestry, który pozwolę sobie odczytać. W imieniu władz powiatu kraśnickiego oraz swoim własnym składam Państwu serdeczne życzenia i gratulacje z okazji pięknego jubileuszu 90-lecia działalności Orkiestry Dętej Gminnego Centrum Kultury w Polichnie. Gratulując serdecznie dotychczasowych osiągnięć na niwie artystycznej, życzę jednocześnie, aby kolejne lata działalności orkiestry przyniosły same sukcesy, radość oraz satysfakcję z dokonań artystycznych. W tym uroczystym dniu jubileuszu 90-lecia Orkiestry Dętej proszę przyjąć najlepsze życzenia pomyślności w życiu osobistym, dużo zdrowia oraz wielu jeszcze lat pracy artystycznej z wyrazami szacunku i uznania starosta kraśnicki pan Tadeusz Wojtak. Dziękuję. Wielkie brawa. Serdecznie dziękujemy, ale o tym to już powie sam kapelmistrz. Dzień dobry Państwu. Ja wprawdzie jestem najmniej tutaj zasłużony, ale przypadło mi w udziale odebrać te zaszczytne wyróżnienia. Dziękujemy bardzo w imieniu orkiestry. Mamy nadzieję, że będziemy dalej próbowali podnosić poziom naszego muzykowania i mamy nadzieję, że orkiestra również przetrwa nawet trudne chwile. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przewodniczącym dzisiejszego jury jest Arkadiusz, pan Konowałek, muzyk Filharmonii Lubelskiej, nauczyciel muzyki zespołu szkół transportowo-komunikacyjnych w Lublinie, oficer i kapelmistrz orkiestr wojskowych w Lublinie. Członkiem jest Dariusz Lewandowski, muzyk Filharmonii Lubelskiej, również nauczyciel tej samej szkoły i dyrygent Orkiestr Dętych. Członkiem jest także Andrzej Sar, muzyk, główny instruktor do spraw muzyki Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Proszę Państwa, oddaję głos przewodniczącemu dzisiaj, aby powitał Państwa i zapraszam jurorów do pracy. Witam Państwa serdecznie, szczególnie zaproszone orkiestry. No i cóż, jest nam bardzo miło uczestniczyć razem tu z Państwem. No, będziemy przechodzili chyba do pracy i do oceniania. Dziękuję. Thank you.
Thank you.
Komisja po wysłuchaniu orkiestr miała trudne zadanie z ocenianiem, ponieważ poziom był ogólnie wysoki i wyrównany. Kierowaliśmy się takimi kryteriami jak intonacja, dynamika i tempo, precyzja wykonania utworów oraz ogólne brzmienie orkiestry. Te elementy były oceniane w punktach od 1 do 10. W dalszej części był oceniany dobór repertuaru, stopień trudności utworów, ogólny wyraz artystyczny. I te pozycje były oceniane w punktacji od 1 do 5. Szanowni Państwo, jak już usłyszeliście, jest to bardzo trudna sztuka zapanowania nad harmonią przy tak dużej ilości instrumentów, przy amatorskich wykonaniach, przy początkach, udźwignięcia tej precyzji, za którą narzuca na orkiestry nieraz naprawdę karkołomny aranż. Ale właśnie to wszystko powoduje, że mamy co oceniać, że słuchamy tego z przyjemnością i przede wszystkim ogromnie cieszymy się, że dzięki takim spotkaniom jak Festiwal Orkiestr w Polichnie, orkiestry te mają możliwość spotykania się, ponieważ są one tak bardzo wpisane w tradycję naszego muzykowania polskiego, a był taki moment, kiedy troszeczkę przycichły i tym bardziej cieszymy się, kiedy możemy coraz to nowe orkiestry słuchać, oceniać, a jeszcze większa radość, jeśli tak młodych wykonawców możemy słuchać i oglądać na scenie. Serdecznie dziękujemy wszystkim wykonawcom, jak również i organizatorom Gminnemu Centrum Kultury za to, że tą inicjatywę pielęgnuje i mamy nadzieję, że będziemy się również spotykać w przyszłości. Kochani, żeby jeszcze podtrzymać was troszkę w napięciu i w niepewności, to pozwolicie, że protokół zaczniemy czytać od przysłowiowego końca, a więc od wyróżnień. Protokół z posiedzenia jury 11 Międzypowiatowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Polichnie. Komisja w składzie: pan Arkadiusz Konowałek, przewodniczący, Dariusz Lewandowski oraz Andrzej Sar, po wysłuchaniu 7 orkiestr postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia. I teraz od tych ostatnich, czyli od wyróżnień. A ja po każdym wyróżnieniu będę prosił osobę do wręczenia pucharu, także panie Andrzeju, będziemy to powoli czynić. Kochani, mamy dużo czasu, więc możemy poświętować właśnie przy okazji tego święta muzyki. Wyróżnienia w wysokości 400 zł otrzymuje Orkiestra OSP z Ostrowa Lubelskiego. Pozostanie. A teraz zapraszamy po odbiór wyróżnienia parafialną orkiestrę dętą z Szastarki, również w wysokości 400 zł. Wielkie brawa. Dwie orkiestry naraz prowadzi. Młody człowiek. I kolejny zespół wyróżniony. Wyróżnieniem w wysokości 400 zł. Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Kraśnika. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym i zapraszamy teraz zespoły, orkiestry, które zdobyły poszczególne miejsca. A zespołem takim jest Orkiestra Dęta Lutnia z Zarszyna, która otrzymała 4. miejsce i nagrodę w wysokości 600 zł. A radość zdobycia 3. miejsca i nagrody w wysokości 800 zł współdzielimy z Młodzieżową Orkiestrą Dętą gminy Strzyżewice. Gratulujemy.
miejsce i 1000 zł otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wilkołaza. Kochani, właściwie wszystko stało się już jasne, ale dla formalności i oczywiście dla wielkiej satysfakcji przeczytamy, że pierwsze miejsce oraz nagrodę w wysokości 1200 zł przyznaliśmy Orkiestrze Dętej Cementowni Chełm. Gratulujemy. Meksykańska fala, czyste szaleństwo, od morza do Podhala. Od morza do Podhala. Stadion oszalał, pada strzał, cały nasz kraj wpada w szał. Futbolowy karnawał, bo dla nas to coś więcej niż gra. To dziewczyny pełne wdzięku, 16 nacji starego kontynentu. Polsko-ukraiński czerwiec, flagi, a wśród nich bieli czerwień. Przy kobietach winie śpiewie, nic nie wiem, nic o wojnach, nic o gniewie. Dziś Europa ma jeden głos, takie coś zdarza się i no roz. Zdarza się i no roz, wszyscy. Stadion oszalał, meksykańska fala, czyste szaleństwo, od morza do Podhala. Stadion oszalał, i co? Meksykańska fala, czyste szaleństwo, od morza do Podhala. Ta historia pamięta nas, lata 7-4 i 8-2. A dzisiaj zróbmy co się da, od morza do Podhala, fala braw. Tylko bieli czerwień, jesteśmy z wami, gramy u siebie. Obojętnie co się stanie, najważniejsze zaangażowanie. I to wszystko, więcej nic, tym ulice żyją dziś. Tempo ich nas żyje dziś, tempo ich nas żyje dziś. Razem! Stadion oszalał, głośno! Meksykańska fala, czyste szaleństwo, od morza do Podhala. Stadion oszalał, meksykańska fala, czyste szaleństwo,
od morza do Podhala. Yep, dear mama, I always say, here I go again, here I go again. Będziemy się rozpędzać powolutko, ale już teraz wyciągamy ręce w górę, w górę, w górę! Look inside you for the answer. I never see you find what I'm looking for. Dziękujemy, moi drodzy, witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór!
Witamy bardzo pięknie, jesteśmy w komplecie. Widzę, że państwo też jesteście w komplecie. Kochani, lecimy dalej. Była rozgrzewka od najniższych tonów do absolutnie najwyższych. Teraz odnośnie marzeń. Jeśli jesteście, to marzycie. Jeśli czegoś pragniesz. Odkąd pamiętam, układałem jakiś plan. Zbierałem myśli, doceniałem to, co mam. Wiedziałem, że nie wystarczy mieć, że trzeba jeszcze bardzo chcieć. Odklikać tak, jak gdyby miał się skończyć świat. Jeśli czegoś pragniesz, jeśli mocno czujesz, jeśli bardzo wierzysz, jeśli tylko bardzo chcesz, możesz być tak blisko, blisko swoich pragnień. Jeśli tylko wierzysz, jeśli tylko bardzo chcesz, decydowałem o tym, jaki chcę mieć los. Kopałem drzwi, do których nie ja zapukał ktoś. Wiedziałem, że nie wystarczy mieć, że trzeba jeszcze bardzo chcieć. Oddychać tak, jak gdyby miał się skończyć świat. Jeśli czegoś pragniesz, jeśli mocno czujesz, jeśli bardzo wierzysz, jeśli tylko bardzo chcesz, możesz być tak blisko, blisko swoich pragnień. Jeśli tylko wierzysz, jeśli tylko bardzo chcesz. Już znasz siebie od tylu lat. Oh, yeah. Już znasz chwilę, dla której zmieniasz się na lepsze, czujesz to, oddychasz, tajemnia. Jeśli czegoś pragniesz i bardzo chcesz, no wykrzycz to głośno, usłyszą cię. Przez palce dni uciekają nam, nigdy nie będziesz sam, nigdy nie jesteś sam. Czujesz, jeśli bardzo wierzysz, jeśli tylko bardzo chcesz, możesz być tak blisko, blisko swoich pragnień. Jeśli tylko wierzysz, jeśli tylko bardzo chcesz. Trzecim i tam z tyłu też. Macham serdecznie na trybunach. I uwaga. W odpowiedzi na twój list piszę ci. Że po tamtej nocy mam jeszcze sny. Ahaj, ahaj, też czasami płaczę. Często zmienia twarze. Woląc głową w stół, odpowiedzi na twój list jeszcze chcę. Porozmawiać o tym, co było źle. Też czasami płaczę i często zmienia twarze, bo nie wiem, kim naprawdę jesteś. Głośno razem, bo nie wiem. Napisz krótki list do
topi siebie w nim. Otwórz oczy, poczuj głodny świn. Ja chcę zakłysnąć we twoim czystym powietrze. Kto pasuje tak jak ja do twoich bladych ust. Ach. Stopisz siebie w nim, otwórz oczy, poczuj chłodny świn. Ja chcę zakłysnąć twoim czystym powietrzem. Tak, to pasuje tak jak ja do twoich bladych łzy.